Witam wszystkich, ja nazywam się Agnostik, a dzisiaj pokażę wam, jak zdobyć nukę. Moją ulubioną klasą jest UMP z tumikiem. Atuty to maraton, moc obalająca i ninja. Jest to taka moja podstawowa klasa, najczęściej używam. No i dzisiaj właśnie zdobędę z niej nukę. Gdy użyła się takiej klasy, tak zrobionej jak ta moja, nigdy nie zauważył cię na radarze, bo używasz broni z tumikiem, więc jest to bardzo duży plus. Serie powinny być ustawione. No, najłatwiej zdobyć nukę z seriami ustawionymi w ten sposób: Harrier, strzelec śmigłowca i nukę. Jest to dla mnie najprostszy sposób, ponieważ Harrier zdobywa przeważnie tak przynajmniej te 4 zabicia. Jak nawet 3 zdobędzie, to można zawsze kogoś zabić samemu. No a strzelcem śmigłowca później wystarczy zabić 14 osób. Może wydaje się to dosyć dużo, ale zawsze można też zabić te 3 czy 4 osoby później samemu. Warto patrzeć się na radar. Te czerwone kropki bardzo pomagają. Często ratują nam życie. Więc dobrze się popatrzeć czasem na radar. Dobrze, jak ktoś włączy z naszej drużyny BSP. No ale jak wróg ma BSP, to lepiej się troszkę schować, poczekać moment. To zależy. Nie wszyscy też patrzą tak właśnie na radar. No i tak właśnie. Jeżeli widzisz jakieś takie czaszki pojawiające się, gdy ktoś kogoś zabije, to też warto zwracać na nie uwagę. Jeśli widzisz jakąś czaszkę taką w pobliżu u siebie, to wiadomo, że jest tam gdzieś wróg. Trzeba po prostu go poszukać. I lepiej, żeby się znalazł go szybciej, niż on znajdzie ciebie. Ważną rzeczą są też sprzęt, na którym gramy. Dobre słuchawki, można usłyszeć wroga, no i myszka. Myszkę trzeba mieć ustawioną dosyć szybko, nie mówię, że bardzo szybko, ale musi być szybko ustawiona, ponieważ w tej grze potrzebne jest, większa jest potrzebność szybkość niż celność. Oczywiście celowanie też jest potrzebne, ale ta szybkość dominuje w tej grze. Więc jeśli będziesz miał ustawione, tak jakbyś grał na przykład w Counter-Strike'a, to raczej nie zdobędziesz tego nukę. Chyba że naprawdę jesteś bardzo przyzwyczajony. No ale to mówię, to jest bardzo trudna rzecz. Nie zapominajcie też o skanowaniu przez ściany. W tej grze można skanować nie tylko przez blachy i maty czy coś takiego. Można w niej skanować też przez ściany niektóre. Nie mówię, że przez wszystkie, ale przez niektóre te cięższe ściany. Warto skanować. No jest to bardzo pożyteczne. Jak widzicie, już zdobyłem nukę. Ale jeszcze sobie, dopóki mnie nie zabiją, to trochę jeszcze sobie poradzę. Chyba 31 zabić to będę. No i właśnie. Co jeszcze tu by powiedzieć? Jeżeli skończy wam się amunicja, to nie wpadajcie w panikę. Zmieńcie na drugą broń, tą zapasową. I najlepiej podnieść po kimś, jeżeli już jest ktoś w pobliżu, jakaś broń leży. Jesteś dobra, z którym już strzelać na przykład. To warto ją podnieść. A jeżeli na przykład widzisz z daleka wroga,
to nie strzelaj już na hamat, tylko jak widzisz, że on cię nie widzi. Chociaż najczęściej jak tylko widzisz, to on ciebie już też zobaczy. To dobrze. Dobrze nacelować na głowę i dopiero go zabić. Bo to nie zdoła mu odwrócić się i no i tej kąt zrobić w twoim kierunku. Już zdobyłem nukę. Pokażę wam jeszcze teraz, jak wygląda tak to moje ustawienie tej klasy i tych serii ofiar. Za chwileczkę, jak się skończy to. A więc tak, jak mówiłem, Harrier, strzelec śmigłowca, no i nuka, atomówka. I teraz jeszcze pokażę wam, jak mam zbudowaną tą swoją klasę. A więc wygląda to tak. UMP z tłumikiem, Rafika z tłumikiem, tutaj maraton, który można oczywiście zamienić na podlinożerca albo kieszonkowca. Moc obalającą radzę zostawić, bo jest ona bardzo potrzebna, znaczy przydaje się. No i tutaj można oczywiście ustawić sobie Claymora albo Semtexa, albo co tam preferujecie. Ja tam używam noża do rzucania, bo i tak już nie potrzeba mi tej. Granat ogłuszający jest dla mnie lepszy od tego błyskowego, ponieważ no jest lepszy. No i to wszystko z tej klasy. No i już nic nie będę mówić. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Na pewno jak będziecie się stosować do moich rad, to w końcu zdobędziecie nukę. Pozdrawiam.